Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mam dzisiaj wyjątkową gościnę, panią profesor Izabelę Grzegory, która zajmuje się czymś, na czym się kompletnie nie znam. I mam nadzieję, że dowiem się troszeczkę więcej. A mianowicie jest to, jeśli dobrze rozumiem, że mnie przekręcił, fizyka ciśnień, dobrze mówię? Instytut, w którym pracuję, jest Instytutem Wysokich Ciśnień, ale ja się zajmuję fizyką półprzewodników. A także, czy to jest różnica? Taka jest, że ciśnienie jest zmienną fizyczną, taką jak temperatura na przykład, prawda? I ono czasem może się bardzo przydać. Na przykład jak sobie wymyślimy kryształ diamentu i chcielibyśmy go zrobić, no to ciśnienie jest prawie że niezbędne do tego, żeby te diamenty wyhodować w laboratorium. I tak samo jest z niektórymi półprzewodnikami, więc są linki, czyli takie związki przyczynowo-skutkowe zmiennej fizycznej ciśnienie i półprzewodników, które wbrew pozorom łączy nasze specjalności, bo półprzewodniki są wszędzie, a już na pewno w urządzeniach elektronicznych i wszelkich służących informatyce. Więc właśnie rozmawialiśmy tutaj nawet przed spotkaniem, że informatyka to jest po prostu efekt pracy tysięcy, setek tysięcy ludzi, począwszy od kryształu półprzewodnika, skończywszy na software'ze wyrafinowanym i tym, co robimy wszyscy z naszymi smartfonami. Także fizyka półprzewodników z naciskiem na użyteczność wysokiego ciśnienia w tych właśnie badaniach fizyki półprzewodników. Dobra, to zanim zaczęliśmy, to ja się pochwaliłem, że mamy tutaj lampy doświetlające LED-owe, dzięki czemu nie jest tam tak gorąco, jak mogłoby być. Ty powiedziałeś, że to twoja zasługa, że one w ogóle mogą istnieć w pewnym sensie, a w każdym razie, że twoja dyscyplina doprowadziła do tego, że możemy takiego fenomenalnego urządzenia używać. Znaczy właśnie to ciśnienie sprawiło, że to, co zrobiliśmy w zakresie kryształu, który siedzi we wszystkich diodach świecących i laserach półprzewodnikowych takich, no, krótkofalowych. Wszystko się opiera na krysztale azotu galu, który nie jest kryształem krzemu, ale jest już niezwykle ważny, właśnie głównie ze względu na to, że oświetlenie mamy z azotu galu na całym świecie i to osiągnięcie zostało nagrodzone, jak wiemy, Nagrodą Nobla z fizyki w 2014 roku za to właśnie, że świat został oświetlony dostępnym, wspaniałym, oszczędnym światłem. I my mieliśmy taki wkład do tej dziedziny, że w naszym instytucie wytworzyliśmy pierwsze kryształy tego właśnie azotu galu i dlatego możemy zapraszać sobie noblistów na nasze jubileusze i inne spotkania, ponieważ nasz wynik jest bardzo ceniony na świecie. I to się z tym wiąże, że ten azotek galu, jak nazwa wskazuje, zawiera w sobie azot. A azot najbardziej lubi być związany sam ze sobą, jako molekuła N2. I dlatego azotek galu, jak się go podgrzeje do temperatury, no powiedzmy 1500 stopni, to się na pewno rozłoży na gal i na azot taki molekularny. I dopiero wysokie ciśnienie jest w stanie ten rozkład powstrzymać. I my, mając bardzo oryginalne rozwiązania techniczne i technologiczne u nas w instytucie, czyli możliwość sprężania gazu do ciśnień 20 tysięcy atmosfer na przykład. Wow. Tak. W dużych objętościach, co też jest ważne, bo ciśnienie w laboratorium możemy mieć i miliony atmosfer, ale ono jest możliwe tylko między dwoma diamentami. Wtedy objętość nie jest duża i nie możemy nic zrobić, czego można by później użyć. Natomiast właśnie ta technika, którą mamy w naszym instytucie, że możemy mieć sprężony gaz do ciśnień 10 czy 20 tysięcy atmosfer i jeszcze do tego podgrzać to bardzo dokładnie w sensie kontroli temperatury do temperatur właśnie, jak wspomniałam, powyżej 1000 stopni, pozwoliło nam te kryształy wyhodować. I one były rzeczywiście pierwsze na świecie i to się stało pod koniec zeszłego wieku, na początku tego, czyli w latach 2000 plus minus. I te kryształy zdobyły sobie ogromne uznanie na świecie, ponieważ można było je wziąć i zbadać, a nie było alternatywnych wtedy metod, żeby po prostu ten materiał
materiał był dostępny. Także był to referencyjny materiał w skali no, całkowicie światowej i wszyscy uczeni, w tym nobliści, właśnie nasi, bym powiedziała, koledzy bliscy w tej chwili, byli bardzo zainteresowani współpracą. Zresztą to trwa do dziś, bo na podstawie właśnie tego atutu, który mieliśmy, czyli tych kryształów bardzo oryginalnych i wysokociśnieniowych, żeby mieć link do wysokiego ciśnienia, zbudowaliśmy takie centrum fizyki i technologii tych azotków u nas w Instytucie. To znaczy, tak jak każda technologia półprzewodnikowa, musimy mieć podłoże, czyli ten kryształ, na nim umieć osadzać struktury kwantowe. Struktury kwantowe to są takie obiekty, mogą to być warstwy, mogą to być wysepki, mogą to być różne kształty, ale rozmiary muszą mieć takie, że liczymy je w pojedynczych odległościach atomowych. I do tego potrzebne są urządzenia do osadzania tych struktur i one są nazywane urządzeniami do epitaksji. I my mamy komplet urządzeń do epitaksji w naszym instytucie, co pozwoliło nam włączyć się bardzo dobrze w taki no, bardzo burzliwy rozwój fizyki i technologii azotków, ponieważ no, jak już powiedziałam, wszystkie źródła światła LED-owe są z tego zbudowane, są lasery półprzewodnikowe, w których my się specjalizujemy zresztą i robimy lasery półprzewodnikowe z azotku galu, bardzo, bardzo też cieszące się dużym uznaniem pod pewnymi względami. I mamy takie właśnie centrum. No, może nie będę porównywała się do Panasonica, prawda, czy do Uniwersytetu w Nagoi, ponieważ w Japonii w tej chwili azotek galu po Noblu jest strategicznym materiałem i my bardzo walczymy, żeby azotek galu polski, który jest rozpoznawalny na świecie bardzo dobrze, też miał uznanie. Dlatego, że po prostu naprawdę moi koledzy, w tym ja, mamy wkład w tę dziedzinę bardzo, bardzo ładnie postrzegany i dobrze cytowany i po prostu było to niezwykle miła przygoda. To pytanie mam od razu, bo tak. Jakby to super ciekawe, gratulacje ogromne. Super, ja też się bardzo cieszę z tego. Dwa takie pytania, kurczę, no trudniejsze. Raz, dlaczego to nie Polacy dostali lub Polki tego Nobla, a dwa, no kurczę, tyle słyszymy właśnie o naszych wynalazkach. Czemu nie ma komercjalizacji? Czemu to nie jest tak, że to właśnie w Polsce powstają te centra? Jest coś takiego jak Dead Valley, to się nazywa chyba, że no, uczeni, nasi też, bo nie są gorsi od innych, coś wymyślą wspaniałego. No i później no, chcielibyśmy skomercjalizować. Komercjalizacja polega na tym, że trzeba umieć odróżnić próbkę od produktu. Produkt to jest coś, co jest weryfikowane później przez użycie tego do konstrukcji czegoś bardziej skomplikowanego albo przez klienta po prostu, który chce na przykład kupić nasze kryształy albo nasze lasery albo naszą aparaturę. Instytut również wytwarza aparaturę naukową wysokociśnieniową. Czyli to gorsi jesteśmy w komercjalizacji po prostu? Czy? Znaczy my jesteśmy gorsi w komercjalizacji, to na pewno. I jesteśmy też gorsi w wyposażaniu, no powiedzmy, instytutów, czy też miejsc, gdzie się te wynalazki odbywają, w aparaturę. Ja naprawdę uważam, że takie przyjrzenie się bardzo precyzyjne potrzebom aparaturowym w tych miejscach, gdzie rzeczywiście są ważne technologie opracowywane i jest szansa na jakąś polską specjalność, czy wybicie się również w zakresie komercjalizacji po prostu, wymaga naprawdę dobrego sfokusowania, przyjrzenia się temu i określenia. Dlatego, że no, u nas w instytucie na przykład mamy dwie instalacje, które się nazywają strategiczne instalacje badawcze. Dwie. Jedna to są azotki, druga materia miękka. I miał być to klucz do tego, żeby móc uzupełniać tą infrastrukturę, która się degraduje, jeżeli się jej nie odnawia, nie remontuje, nie uzupełnia. Dobra, ale to tak, przejdźmy troszkę w kierunku tego, co nas interesuje z punktu widzenia młodych ludzi, czyli jakby tych, którzy się decydują na studia, bo już rozumiem, że to jest bardzo dziedzina, którą można komercjalizować, jest to dziedzina, w której no, rozumiem, praca w przemyśle to jest coś, co jak najbardziej jest możliwe, ale co do zasady, co typowo robią ludzie, którzy
tego rodzaju dyscyplinę wybrali sobie jako ich specjalizację na studiach. Więc to, co my robimy akurat w dziedzinie, która mnie dotyczy i którą lubię, to jest... To są prace na pograniczu fizyki półprzewodników i inżynierii materiałowej takiej zaawansowanej, to znaczy budowaniu struktur, w tym struktur kwantowych, co później wspomnę, co by to oznaczało, dla potrzeb bardzo współczesnych rozwiązań technologicznych. Z takich najprostszych przykładów to mogą być diody LED, prawda? Bo to też jest bardzo, bardzo skomplikowany wbrew pozorom przyrząd, który składa się właśnie z kryształów i warstw o atomowej grubości i w ogóle jest Nobel nie był tylko za to, że to świeci, tylko jak to zostało zrobione. I ja mogę powiedzieć, że fizyka półprzewodników, w tym tego azotku galu, który my robimy, i jeszcze na dodatek taka, gdzie polskie laboratoria mogą być dostrzegane na świecie i mieć kontakt naprawdę z najlepszymi bez wysiłku organizacyjnego, czyli nie musimy koniecznie sprowadzać sobie, importować sobie uczonych ze świata, żeby ich implantować u nas i mieć dobre publikacje, tylko po prostu sami mamy potencjał, żeby można było pracować w laboratorium wysokiej klasy tutaj. Okej, dobra, czyli jakby rozumiem, tak, że można to zrobić, ale to czemu to w ogóle jest ciekawe? Jakbyś miała powiedzieć człowiekowi, który kompletnie jak ja, nic nie wie o tym, dlaczego mógłby się zajmować? No więc, tak jak już powiedziałam kiedyś, znaczy wcześniej troszkę, że mamy smartfony, komputery i w ogóle korzystamy, jesteśmy zafascynowani, jak to działa i często się może nie zastanawiamy, jak to działa, dlaczego to działa w ogóle i takim sercem i naprawdę podstawą tych wszystkich pięknych rozwiązań są półprzewodniki. Ja się zawsze fascynowałam półprzewodnikami. Dlatego, ale jak można się zawsze fascynować półprzewodnikami? Zawsze się fascynowałam. Kiedyś pod koniec podstawówki chyba chciałam się nazywać tranzystor. W ogóle, dlatego że to jest niebywałe, że to, jakie funkcje nam oferują urządzenia elektroniczne dzisiaj, opiera się na monokrysztale krzemu tak naprawdę, które teraz są wspaniałe, ale kiedyś też były początki i chcę powiedzieć, że najbardziej cytowany polski uczony ever to jest Jan Czochralski, który wymyślił troszkę może nie bezpośrednio, ale wymyślił, jest mu to przypisane, metodę wzrostu kryształu metodą Czochralskiego i wszystkie kryształy krzemu, prawie wszystkie na świecie, są tą metodą wytwarzane. I jakbyśmy popatrzyli na indeksy cytowań, to właśnie Jan Czochralski jest bardzo cytowany. Więc bardzo mnie to fascynowało, jak możemy uzyskać tak wspaniałe funkcje komputera, w tej chwili telefonu, ale generalnie chodzi o rozwiązania takie informacyjne czy informatyczne. Jak to jest fizycznie możliwe i już sama koncepcja tranzystora, który może być w stanie 0 lub 1, czyli włączenia lub wyłączenia. Można ich zrobić miliardy i można budować całe logiczne sekwencje tylko z zer i jedynek, mając ten kryształ krzemu do dyspozycji. To jest coś niesamowitego, jak to fizycznie zrealizować, prawda? To co my, czego my po prostu używamy na co dzień. Więc bardzo, bardzo to było fascynujące. Już sam koncept układu scalonego, zawierającego miliardy elementów, jak to zrobić. I my takie elementy właśnie procesingu, to się nazywa procesing, troszkę może nie ma dobrego polskiego słowa na ten procesing, ale wykonanie takiej struktury, mając do dyspozycji wafer, czyli taki kryształ półprzewodnika w formie takiego właśnie wafla, czasem się tłumaczy wafer na wafel. Jak zrobić, żeby to działało, żeby z tego zrobić komputer, smartfon, diodę świecącą, czy reflektor, czy laser w końcu, który też jest bardzo wspaniałym urządzeniem półprzewodnikowym, jeżeli jest w wydaniu półprzewodnikowym, bo lasery są bardziej uniwersalną klasą przyrządów. Także rozumienie, jak to działa, to chyba jest taki najbardziej ogólny powód,
że się czymś zajmuję. Natomiast w tym instytucie, który jest moją pierwszą pracą i dotychczasową, czyli już nie będę nawet mówić iluletnią, jak długi mam tam staż, pozwolił jeszcze, ponieważ półprzewodniki to jest technologia dominująca na świecie, także w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w bardzo rozwiniętych miejscach, gdzie możliwości finansowe, techniczne, środowiskowe są dużo większe niż u nas były, no i są do tej pory ze względów takich, no bym chciała, geoekonomicznych. To w tym instytucie okazało się, że jest coś, co może nas wyróżnić, dlatego że jak pracujemy w nauce, to chcielibyśmy, żeby nasze osiągnięcia były oryginalne, bo to jest chyba kwintesencja nauki, żeby było oryginalne. I no, my mamy tę możliwość, że mamy to wysokie ciśnienie. W zeszłym roku Instytut obchodził 50-lecie, więc już dość długo rozwijamy te metody i również budujemy aparaturę, więc nawet jeżeli nie mamy dostatecznie dużo klasycznej aparatury, która jest bardzo kosztowna i czasem bardzo wyrafinowana, to mamy takie możliwości, nawet techniczne, mając tę oryginalną aparaturę, że możemy oryginalne rzeczy zrobić, więc to jest niezwykle też ważne, żeby sobie znaleźć wyróżnik. Super, czyli jak chcę rozumieć, jak działa współczesny świat technologiczny przede wszystkim, tak, jakby elektroniczny, tak, to jest dobry wybór, ale co wobec tego powinienem zrobić? Wyobraźmy sobie, że mam, no nie wiem, rok, dwa, trzy, zanim będę mógł zacząć się już tak bardziej poważnie tym zajmować, studiować, przygotowywać zawodowo, to co powinienem zrobić? Znaczy, powinienem się uczyć matematyki. Matematyki, nie fizyki. Matematyka jest narzędziem, którego fizyka używa i jest bardzo, bardzo też no, piękna. Ta matematyka i właśnie w tej matematyce opis niektórych zjawisk fizycznych czy sytuacji fizycznych, jak na przykład własności kryształów za pomocą matematycznej teorii grup, którą każdy, kto troszeczkę tam w szkole zaczęliśmy się uczyć teorii grup, ale na podstawie niezwykle prostych wyjściowych elementów, no, że grupa, że przemienne, że łączność, że element zerowy, bardzo proste założenia. Wchodzimy w cały świat symetrii kryształów i procesów, które się tam mogą odbywać, a które się nie mogą odbywać. Że elektrony mogą przechodzić z jednego stanu na drugi albo nie mogą. I to wszystko ta teoria grup wyjaśnia. Matematyka jest niezwykle ważna, więc uczyć się matematyki, uczyć się fizyki też, bo w szkole możemy skorzystać z tej możliwości. No i potem wybrać dobry kierunek studiów. Ja myślę, że są w Polsce jest niezwykle wysoki poziom nauczania przedmiotów ścisłych na uniwersytetach, w tym na Uniwersytecie Warszawskim czy Jagiellońskim. Jest to bardzo wysoki poziom i w niczym nie ustępujący żadnym uczelniom światowym. Czyli nie musimy na Stanford, MIT? Możemy tu. Znaczy jak nas wezmą na Stanford, MIT, to welcome, to jest bardzo, bardzo fajnie. Ale też możemy tu. Są też takie studia, jakbyśmy jeszcze dokładnie nie wiedzieli, czy my chcemy być fizykami, czy inżynierami na przykład. To są takie rozwiązania międzywydziałowe studia, są, to się nazywają MISMAP-y, międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze, prowadzone przez uniwersytet, można korzystać z wykładów na Politechnice, no jak również wydziały politechniczne, prawda, już wspomniana przeze mnie inżynieria materiałowa, też fizyka, one są na dobrym poziomie. Co u nas później jest trudne, to że dalej, na przykład jakby ktoś chciał pracować w przemyśle, w firmie elektronicznej, no to jak wiadomo, oprócz firmy Wigo, która udało jej się wyjść na dobry poziom taki no, ekonomiczny, ale również technologiczny, nie ma w Polsce przemysłu półprzewodnikowego i to jest bardzo duża trudność. Czyli to składamy wszystko z czyichś produkcji? No w dużej mierze tak i my, właśnie firma Wigo jest przykładem, ona też bardzo długo się jakby klarowała, wyszła z Wojskowej Akademii Technicznej i oni robią fotodetektory na podczerwień, w tym takie, które latają na Marsa i w ogóle są dobrzy bardzo w tym.
i udało im się, ale też wiem, że bardzo dużo pracy w to włożyli, że produkowali okulary przeciwsłoneczne, żeby tylko utrzymać się, dopóki nie uda się osiągnąć jakiegoś przełomu. W sensie inwestycyjnym, czy finansowym, czy znaleźć inwestora, to jest bardzo trudne. Ja też właśnie jak rozmawiamy o naszej akademii często, to oprócz Biura Doskonałości Naukowej, które lubię, bo biorę udział tam czasami w różnych panelach, to pomoc właśnie w zakresie komercjalizacji, co zrobić, bo musimy sami stworzyć ten przemysł półprzewodnikowy, jak chcemy w tych dziedzinach działać wyżej, lub mieć partnera zagranicznego. Jeżeli nie ma wyjścia już na przykład, że sami nie damy rady ani finansowo, no to wtedy prosimy, mamy partnerów japońskich czy amerykańskich i mamy granty zresztą i z Japonii, i ze Stanów Zjednoczonych, no ale wtedy ta własność intelektualna się dzieli, no trudno. Ale, dobra, tak, ale to bo tak. Jedna rzecz mnie zaniepokoiła w tym, co mówisz, bo tak. Mogę sobie, rozumiem, wiem, co mam studiować, wiem, czegoś mam uczyć w liceum, tak. Wiem, co sobie mogę postudiować, ale co mi to da, skoro ja nie mogę potem tej wiedzy tak do końca zrealizować, no bo nie mogę, jak rozumiem, w Polsce przynajmniej zrealizować tego potencjału, żeby te półprzewodniki badać, jeśli to mnie właśnie ciekawi. Znaczy, jak chcę być uczonym fizykiem, to mogę pracować na Uniwersytecie Warszawskim. Mm-hmm. Tam, powiedzmy, że do przemysłu chcę pójść, to co wtedy? Jak chcę pójść do przemysłu, to nie mam za dużo możliwości w Polsce. Mm-hmm. Ale jesteśmy w Europie, jesteśmy na świecie i Polska Szkoła Fizyki Półprzewodników jest bardzo dobrze postrzegana i znana. Okej, okay, czyli i mogę potem karierę światową robić de facto. Zdecydowanie tak. Jestem przekonana, że tak może być i w tej chwili my też walczymy o to, żeby nasi doktoranci zostawali u nas. Zresztą w naszym instytucie tak było, to niektórzy nazywają chowem wsobnym, ale to nie zawsze jest tak, bo wyjazd na postdoc, czyli na taki staż po zrobieniu doktoratu, jest niezwykle ważny, bo trzeba się zetknąć z innym laboratorium, trzeba mieć doświadczenie, trzeba przenieść dobre praktyki do nas, ale większość naszych doktorantów wraca i tworzy u nas potencjał w naszym instytucie. My do tego przywiązujemy bardzo dużą wagę, bo w tej chwili mamy szkołę doktorską i rekrutujemy doktorantów z różnych krajów. Przyjeżdżają do nas doktoranci z krajów, gdzie bycie u nas jest dla nich bardziej atrakcyjne niż u nich w kraju, także nie są to bardzo bogate kraje. I oni są zainteresowani, żeby zrobić u nas doktorat, bo to jest dla nich ważne i prestiżowe. No i później znajdują pracę na przykład w Katarze. Tak? I mamy teraz, właśnie się broni kolega z Pakistanu i wyjeżdża do Kataru zaraz po obronie doktoratu, a my byśmy chcieli, żeby został na przykład, ale on nie utrzyma rodziny z naszych stypendiów. Także to są tego typu problemy. Ja mam nadzieję, że to się będzie zmieniało i że ten rozwój naukowy i technologiczny będzie bardzo istotny, jak się skończą problemy, które nas otaczają i które siłą rzeczy muszą mieć wyższe priorytety niż zakup reaktora do epitaksji dla naszego instytutu, prawda, że są pewnie inne priorytety w tej chwili. Nas to martwi, bo później trzeba być rozwiniętym krajem, ale też to trzeba wykazywać zrozumienie. Dobra, to gdybyś mogła pomyśleć o swojej karierze zawodowej, co cię najbardziej zaskoczyło z rzeczy związanych właśnie z swoją dyscypliną? Mnie najbardziej zaskoczyło, jeśli chodzi o moją karierę, odzew, jaki kryształy, które zrobiliśmy z moim udziałem istotnym, jaki to wywołało, że po prostu wtedy instytut był niewielkim instytutem jeszcze, bo to było bardzo dawno temu, kiedy myśmy te kryształy zrobili, właśnie przynajmniej 20 do 30 lat temu jak można było, myśmy wtedy mieli trochę kompleksów takich, że nie publikowaliśmy w najlepszych czasopismach, których teraz staramy się publikować. Byliśmy tacy, że taki Journal of Crystal Growth, który jest bardzo dobrym czasopismem, ale przez nasze ministerstwo ma tylko 70 punktów, to dla nas była już nobilitacja, żeśmy tam mogli opublikować pracę, ale właśnie zaskoczyło mnie również to, kiedy się zaczęło
zaczęło być ważne, jakie mamy indeksy cytowań i indeksy Hirsza, to ja jeszcze bardzo długo nie wiedziałam w ogóle, co to jest, bo się fascynowałam głównie tym, co robię w laboratorium, a nie tą bibliometrią, ale się okazało, że bardzo dobre mamy te wyniki, że u nas na przykład w Instytucie 6 osób z tej dziedziny, półprzewodników, bo jeszcze jest w sumie więcej, jest 8, jest na liście top 2% taki ranking właśnie Stanford University zrobił. No, najbardziej cytowanych naukowców. Tak. I my nie jesteśmy tam może w pierwszej setce, a może nawet w tysiącu, ale w tym top 2% jest bardzo wiele osób z naszego instytutu, co żeśmy też z przyjemnością, i to było zaskakujące. Dobra, a zaskoczenie, które mogłaby osoba, która podejmie się tej ścieżki kariery, mogłaby się spodziewać. Co sądzisz, że ludzie, którzy planują takie studia, powinni wiedzieć, a nie wiedzą? No nie wiem. Powinni wiedzieć, że w Polsce są znakomici uczeni. Są z różnych dziedzin fizyki. Na przykład, no możemy teraz oglądać na YouTubie i na różnych miejscach wykłady z fizyki. Na przykład takie fascynujące wykłady o tym, jak działa wszechświat w ogóle, wygłasza profesor Dragan. Jest to takie po prostu działające na wyobraźnię i jak się przeczyta jego książkę Kwantechizm, to widać, że jest zafascynowany i jest trochę crazy, że jest dużo bardzo u nas ludzi i po prostu zafascynowanych tym, co robią i może tego nie widać rzeczywiście na co dzień, bo często jest narzekanie na warunki, na to, że jesteśmy, nie wiem, gorsi od kogoś, więc ja bardzo dużo wyjeżdżałam do różnych krajów na świecie, w różnych celach, ale zawsze bardzo chętnie wracałam i do Warszawy, i do Instytutu naszego, dlatego że naprawdę polska fizyka jest niezwykle barwna i ma bardzo dużo takich, no bym powiedziała, fascynujących możliwości oferuje młodym ludziom. To poleciłabyś, tak z ręką na sercu, studiowanie o sobie z twojej bliskiej rodziny, poleciłabyś studiowanie fizyki? Oczywiście, ja każdemu bym poleciła. Każdemu? Tak, każdemu bym poleciła studiowanie fizyki. Oczywiście bardzo też szanuję i cenię wybór studiów, na przykład informatycznych, bo wiedzieć, jak to działa, to jest po prostu wspaniałe, żeby po prostu nie być tylko odbiorcą takim, no jak telewidz, bardzo bym powiedziała nieożywiony intelektualnie robi. Wiedzieć, jak to działa, to jest ogromnie przyjemnie. Także i to jest większa przyjemność może nawet niż dobre zakupy, bo ja tak mówię celowo, bo ostatnio mieliśmy posiedzenie ważnej komisji wyboru dyrektora w Polskiej Akademii Nauki. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego kobiety dłużej żyją. No i ja powiedziałam, że takim elementem bardzo negatywnym dla naszego zdrowia jest stres. Że stres i trzeba się umieć odstresować, mieć satysfakcję z czegoś. I kobiety często miewają satysfakcję w tym, jak sobie na przykład coś ładnego kupią albo dobrze dobiorą kolory, które się ubiorą, prawda? I że to odstresowuje. Można również sobie po prostu zupełnie od spraw ważnych i stresujących wyczyścić głowę za pomocą takiego, nie wiem, quasi artystycznego doznania typu dobór kolorów. Na przykład mam chusteczkę z napisem Polska Akademia Nauk. Tutaj jest piękny napis, nasze logo. Tak, i ona mi pasuje do sukienki i to jest bardzo miłe. Ale to jest dygresja. Wiedzieć, jak to działa, również dlaczego kobiety dłużej żyją. Właśnie dlatego, że umieją walczyć ze stresem, moim zdaniem, lepiej niż mężczyźni, bo oni mają wyzwania wielkie, muszą dokonywać odkryć ogromnych, zarabiać bardzo dużo pieniędzy i wtedy mają satysfakcję. A trzeba mieć satysfakcję również z rzeczy takich drobniejszych i z rzeczy codziennych i wtedy jest to zdrowe dla nas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.